Cześć, ja jestem Sarge i witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Metro Last Light. Kontynuujmy dalej wydostawanie się tutaj z terytorium czerwonej linii. Mamy tutaj dwóch strażników, widzę. Myślę, że jakoś tędy przejdziemy spokojnie. Oni sobie gadają, może podsłuchamy ich rozmowę. Wtedy być może się zaświeci ekran i bardziej się przyczynimy do lepszego zakończenia. Właśnie, kurczę, oczywiście ten rosyjski dubbing ma swój klimat. O, teraz wreszcie mamy napisy. Ma swój klimat, tylko że, kurczę, jednak większość nie rozumie, kiedy nie ma napisów, ale dobrze, że teraz są. No proszę, i widzicie? Obraz się zaświecił. To oznacza, że bardziej przyczyniliśmy się do tego, żebyśmy mieli później dobre zakończenie. Właśnie jestem strasznie ciekaw, czy uda nam się to dobre zakończenie w ogóle osiągnąć. Nie przychodziłem tutaj, bo... Co, jest grane? Wow, ilu ich tu jest? O, rzesz, kurde. Czekajcie. Gdzie tu by się skryć? No, oni niby nie idą. No ale co, tak będziecie stali, panowie? Kurczę, niedobrze. Jeśli mają tutaj zamiar stać ciągle... To nie jest to nic dobrego dla mnie w tym momencie. No bo jak ja teraz przejdę? Czy tak w ogóle powinno być, że oni tutaj stoją? Trochę dziwna sprawa. Myślałem, że będą tutaj ruszali w tę stronę, ale coś nie bardzo mają ochotę. Może jakoś, nie wiem, zwrócić ich uwagę, strzelając w to? Nic się kompletnie nie dzieje, a jak w to strzelę, to nic się nie stanie. A jednak, dobra. No dobra, to chyba spróbujemy sobie w takim razie przejść, co? Nie mamy za bardzo wyboru. Idźmy tędy. Czekajcie, dziwna trochę sprawa, bo oni ciągle stoją w miejscu. Może się po prostu przekradnę tędy i mnie nie zauważą. Ale strasznie ich tutaj dużo jest, zwróćcie uwagę. Wow, patrzcie. Jeden, drugi, trzeci. Czwarty. Ale na szczęście są tutaj na tyle duże ciemności, że nie widzą mnie. Dobra. Cześć, stary. Nie widzisz mnie? To dobrze. Okej, idziemy dalej w takim razie. Spokojnie, spokojnie. Tutaj już jest więcej światła, to niedobrze. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Kurczę, nie jest dobrze. Dobra, lećmy. Ajajaj. Będę się tutaj świecić. Znaczy, ten zegarek będzie mi się świecić od czasu do czasu. Ale okej, chyba się uda przejść. Całe szczęście. Teraz jest droga dość liniowa. Wszędzie pajęczyny. A tutaj co my mamy? Okej, jakieś światełko. Nic dookoła chyba nie ma z tego, co tutaj widzę. Tam musimy przejść chyba, ale tutaj jest jeszcze coś chyba. Ach, może nie do końca. W ogóle sobie może naładujmy latarkę na przyszłość. Chociaż z tej latarki rzadko się korzysta, kiedy się skrada jednak mimo wszystko. No ale dobra, przechodzimy tutaj. Co my tu mamy? Tu jest jakiś kask, czy tam hełm. Dobra. Zrobiło się dość ciasno, co? Co to jest? Granat, tylko że już mam maksa i nie mogę więcej nosić. No ale okej. Chyba się powoli wydostajemy z tego terytorium czerwonej linii, co? No bo przynajmniej tak mi się wydaje. O proszę. Tutaj złota amunicja. 5 sztuk. Ale my musimy iść tędy, z tego co widzę. W ogóle sobie zaświećmy. Tak jest. Cały czas mój cel to uciec z terytorium czerwonej linii. Będziemy się starali to robić. Tutaj znowu jest cofnięcie? Oczywiście, że tak. O proszę, widzicie? Niewidzialny żołnierz. Odblokowało mi się osiągnięcie. Podejrzewam, że to oznacza, że właśnie cały ten etap w tej terytorium czerwonej linii przeszedłem bez wykrycia. A to oznacza, że też się przybliżyłem w ten sposób do... O, tu już nie przejdę. Też się przybliżyłem w ten sposób do lepszego zakończenia. Bo nie dość, że nie zostałem wykryty, to jeszcze nikogo nie zabiłem, tylko i wyłącznie ogłuszałem wrogów. No, naprawdę jestem zadowolony z tego, że mi się to udało. Bo, kurczę, wrogów było przecież mnóstwo. Wow! Ano, leżak! Nie drgaj się, mózgi wyszybą! O, rzecz. Artyom, ty, sztole? Uff, na szczęście to mój znajomy. No to dobrze. Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив,
что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Aha, rozumiem, czyli... Dobra, na razie kontynuujmy, chociaż jeszcze się mi się wczytuje. Czyli to jest ten Andrzej Kowal. No dobra. Najwyraźniej to on. Da, no ty wlip, parień. No ничего, ja тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Добро, зараз за ним пойдем. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и из самой красной линии. Видал, красный бронепоезд строит. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Ну, прошу. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбата. Так что бери. Залезай. Okej, o tym pojeździe słyszałem, że właśnie w tej części będziemy też od czasu do czasu transportować się takim wagonikiem, że tak go nazwę. I dzięki temu będziemy mogli wybierać, gdzie się udawać, więc pewna nieliniowość, ale też nie do końca. Użyj wagonu, no właśnie, wagon się to nazywa, by dotrzeć do Wenecji. Bo musimy, przypominam, znaleźć Pawła w Wenecji. Jeszcze tylko zerknę po tej stronie, czy czegoś tutaj nie ma, chociaż tam wcześniej nic kompletnie nie mogłem wybrać i widzę, że tutaj też chyba nic. No raczej nie. No dobra, to w takim razie wskakujemy na nasz wagonik i zobaczymy, jak to się będzie tym sterować w ogóle. Dobra. Popróbuj zawieźć! Czyli spacją odpalamy silnik. My to ja się podkruciłem po inercji! Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Kurczę, patrzcie, jakie mamy potężne światła. I z tego, co widzę, nawet nie trzeba chyba tego światła ładować. No i cóż, tylko i wyłącznie możemy do przodu lub do tyłu w takim razie jechać. Przy okazji się rozglądajmy. Wow, a tutaj co my mamy? Aha, te rad pająki. No dobra. Lecimy w takim razie dalej i rozglądajmy się wszędzie, czy czegoś nie ma. Mogę też przyspieszać shiftem. No właśnie, i mogę wyjść z wagonu, bo widzę, że tutaj jest jakiś akurat... Albo nie, odpalmy lepiej to światło. Mogę wyjść z wagonu i tu jest akurat jakieś wejście. Być może nawet poboczne pomieszczenie, kto wie. Dobra, mam to naładowane, tą latarkę. No, teraz mam w zupełności naładowaną. No i tak, to sobie naładujmy, znaczy załadujmy broń. Okej, ewentualnie jeszcze pistolet na zapas. Ale my tu będziemy używać głównie z karabinu. Będziemy korzystać głównie z karabinu. Chociaż chcę wypróbować tą broń, póki mam teraz taki moment, że będę pewnie walczył z jakimiś stworami. Dobra, wykorzystajmy tutaj, o właśnie, zapalniczkę, żeby spalić tą pajęczynę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za rady, bo pisaliście mi właśnie, że można spalać tą pajęczynę. O, zaświecił się, kurczę, ekran. To znaczy, że znowu coś odnaleźliśmy opcjonalnego. Ale fajnie, bo właśnie odkąd się staram robić te różne rzeczy przyczyniające mnie do dobrego zakończenia, to bardzo dobrze mi idzie w tym względzie. Kurczę, ciągle mam... Wow, jakie dźwięki. Ciągle mam maksymalną ilość naboi do shotguna, którego teraz akurat nie noszę, dlatego że chcę sobie poczekać, aż znajdę tamtego lepszego shotguna. Proszę, kolejny akordeon.
Tak jest. Ale widzę, że za używanie tego instrumentu nie dostajemy błysku. Bo na przykład jeśli używamy gitary, to wtedy jest błysk. Dlatego właśnie chciałem tego akordeonu użyć. Dobra, czyli tutaj to wszystko, co? Jednak dość pusto tutaj w tym miejscu jest. No dobra, to w takim razie będziemy sobie lecieć dalej, a raczej jechać dalej. Dobra, wskakujemy w takim razie. I zobaczmy, co my tu jeszcze znajdziemy. Bardzo fajny moment w grze, kiedy mamy taki względny spokój i kiedy będziemy mogli pewnie sami zdecydować, gdzie się udać. To znaczy, oczywiście, droga będzie liniowa, ale... Proszę, kolejne wejście. Ale właśnie od czasu do czasu są takie poboczne pomieszczenia, widzę, do których nie musimy zaglądać, bo zwróćcie uwagę, że kompas mi wskazuje dalej tam iść na północ, ale my oczywiście będziemy zaglądać do każdych pomieszczeń, jakie tylko znajdziemy, bo to też jest później ryzyko, że może... O, kolejna pajęczyna. To też jest ryzyko, że możemy znaleźć coś ciekawego. Wziąłem też filtr. Coś ciekawego, co mi da... O, wiedziałem, że coś tu będzie. Coś ciekawego, co mi da ewentualnie ten błysk. Dobra, co my tu mamy? No, widziałem tego pająka skubanego. Jajaj, przerażający tu jest. No ale dobra, tutaj widzę, że mam jakąś broń. Tylko co to jest za broń? Czy to jest to? Sprawdźmy. A, to jest sobaka. To nie, nie chcę jej w takim razie. Mimo, że jest z fajną lunetą, z fajnym celownikiem, ale tutaj też mam bardzo dobry celownik. A to jest jednak kałach, który się spisuje lepiej od sobaki. Kałach jest jednak lepszą bronią, według mnie przynajmniej. No to też tak naprawdę ciężko stwierdzić, bo nie ma tutaj w dalszym ciągu jakiegoś systemu statystyk. Troszkę mi tego brakowało w Metro 2033. Właśnie szkoda, że nie było żadnych statystyk w tej grze. No ale tutaj też tak jest. Po prostu samemu trzeba się domyślać, która broń jest lepsza. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Aj. Dobra, załatwiony jeden. I tam już, kurczę, mi atakują kolejni chyba. Dobra, tu jest jeden. Załatwmy go, załatwmy. Oczywiście przypominam, że trzeba ich podświetlać tutaj. Kurczę, ciągle mnie tutaj blokują te pajęczyny, więc też muszę wyciągać zapalniczkę. Kurczę, strasznie tutaj dużo. Patrzcie na to, wow. Bożesz. Ja cię kręcę. W ogóle czekajcie, mogę teraz zatrzymać? Nie mogę. Ajajaj. Oj, chyba ja tutaj zginę, coś czuję. Dobra, bo wiecie co? Ja chciałem zatrzymać, bo chcę zobaczyć, czym się rzuca granaty. Może granatami ich trochę odeprę tutaj. Broń. Dodatkowa broń. Kurczę, jeszcze nie używałem granatów i tak naprawdę to jest chyba ta dodatkowa broń właśnie. Muszę po prostu ją wybrać, czyli kontrolem. Dobra, czyli najpierw wybieram. To będzie to, myślę. No i co? Rzucimy? Aj, bardziej tylko w ich stronę rzućmy. No i dobra, oświetlmy ich w takim razie. Okej, zdecydowanie lepiej w takim razie w tym momencie. Patrzcie, jak się podpaliły. Świetnie. Pierwszy raz dopiero użyłem, kurczę... O, proszę, jest kolejny. Pierwszy raz użyłem granatów zapalających w tej grze. No dawaj, padaj, padaj. Jeszcze, jeszcze. Dobij go. Tak jest. Dobra, teraz ten. Czekajcie, czy tutaj podpalę tą pajęczynę, żeby mi nie przeszkadzała. Gdzie on jest? Padaj, padaj na plecki. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. No i załatwiony. No i przyznam, że w tej walce trochę się tutaj pogubiłem, bo kurczę... Przecież się przemieściłem teraz gdzieś indziej. Tak naprawdę nie wiem, gdzie ja jestem. Dobra, zobaczmy najpierw tutaj. O, jest błysk, no to super. Czyli tak jak myślałem. Kurczę, słyszę znowu pająki, tylko gdzie? Ale tak jak myślałem, znajdę tutaj właśnie jakieś przejście sekretne i błysk mi się włączył. No proszę, tutaj co my mamy? Jest jakiś inny chyba, czy to jest ten sam? Chyba ten sam, tylko że to jest wydłużona lufa, zdaje się. Tak jest. Ale wiecie co? Akurat wiem, że oczywiście wydłużona lufa to większe obrażenia, ale ten rewolwer chcę sobie zostawić na jakieś misje skradankowe. I chcę używać tłumika do niego, więc nie będę brał od tego kolesia broni. Tutaj znowu mam maksymalne naboje, więc nie zabiorę naboi do shotguna. Tutaj w ogóle mam jakieś przełączniki. Użyjmy tego w takim razie. Okej. O, proszę. Żebyśmy w ten sposób? Tak jest. Załatwimy w ten sposób wszystkich przeciwników. Proszę bardzo. Zapaliłem światła i dzięki temu wszystkie te rat pająki zostały wyeliminowane.
Okej, takiej pajęczyny przy tych ścianach to niestety nie spalę. No dobra, czyli tutaj to będzie wszystko. Poszukajmy sobie... Kurczę, miałem spróbować też z tą bronią, ale na razie i tak są rat pająki, których nie będę zabijał przecież bronią, więc na razie mamy wyciągnięty karabin naszego kałacha. Dobra, wyjście to jest w lewo chyba. Gdzieś tam, ale na razie jeszcze bym zerknął tutaj, po tej stronie. I zobaczmy, czy mamy tutaj coś ciekawego ewentualnie. Może coś tutaj się kryć. Patrzcie, jest tutaj jakaś szafka, ale nie, niestety zamknięta. No dobra, trudno się mówi. Kurczę, spore labirynty, trzeba przyznać. Może czekajcie, jeszcze naładuję sobie latarkę, bo zwróćcie uwagę, że już mi nie świeci chyba, albo świeci słabo. A, akurat teraz je ugaszę, kiedy wyciągam to. No dobra, naładujmy w takim razie. No i dobra, od razu lepiej. I zobaczmy, co my tu jeszcze ewentualnie mamy. Chociaż kurczę, nic nie widzę w tych terenach, prawdę mówiąc. Może jednak nic ciekawego tutaj nie znajdę już. Kto wie, kto wie. Warto mimo wszystko zbadać. Dobra, czyżbym tutaj się za chwilkę wracał? Jest to w sumie całkiem możliwe. Tak jest, tutaj się więc wracam. Jeszcze tylko przejdę szybko na tą stronę. Bo tutaj mogłem ominąć, kiedy walczyłem z tymi ratpająkami. Lecimy, lecimy, lecimy. O właśnie, tutaj było jakieś ciało, ja go chyba nie zbadałem. No właśnie. Są naboje do tej broni, którą się podładowuje. W ogóle aż sobie ją zobaczę teraz. Dobra, mniejsza z tym. Okej. Czyli tutaj to będzie wszystko w takim razie, więc wracajmy się. Idziemy sobie z powrotem do naszego pojazdu wobec tego. Znowu zapalniczkę, żeby tutaj wszystkie spalać pajęczyny, które są po drodze. Bo inaczej będą nas ciągle spowalniać. No i tutaj po prawej jest wyjście. Tak jest. No dobra. Jeszcze teraz sobie szybko tylko naładujmy latarkę. I kurczę, coś słyszę tutaj. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Ale dobra, mniejsza o to. Będziemy sobie jechać dalej. A więc do przodu. I rozglądajmy się tradycyjnie. Patrzcie. Ciągle te ratpająki wyskakują, ale na szczęście mamy właśnie potężne światła, które skutecznie te ratpająki tutaj odstraszają. Zwróćcie uwagę. Kurczę, tam w ogóle wchodzą w jakieś dziury. Dobra, mam nadzieję, że tu nic nie omijam. Chociaż tam coś było? Czekajcie, aż się wrócę, bo nie chcę czegoś ominąć, ale nie, jednak nie. No dobra, czyli w takim razie cały czas do przodu. Tutaj są tylko te wejścia dla tych pająków nieszczęsnych. No i tutaj mamy kolejne przejście. Zobaczmy. Może coś tutaj ciekawego znajdziemy. No, mam nadzieję, że mnie nie zaatakują za chwilę te ratpająki. Dobra. Okej, widzę, że mogę swobodnie się tutaj poruszać, chociaż myślałem, że ta woda zielona coś złego może mi zrobić, ale jednak nie. O proszę, co my tu mamy? W ogóle, czy to jest mój cel, czy nie? Jednak nie. No dobra, będziemy sobie sprawdzać w takim razie. Mamy tutaj przełączniki. No i proszę, dzięki temu włączyliśmy światła. Chociaż kurczę, widać, że niektóre od razu zostały zniszczone. No ale najważniejsze, że dzięki temu nas tutaj chyba ratpająki nie zaskoczą. Przynajmniej nie powinny, bo automatycznie powinny wtedy zginąć. Tutaj znowu broń. I czy to jest znowu sobaka? Oto jest pytanie. Zobaczmy. Tak, to jest sobaka. Więc ja nie chcę jej. Lecimy dalej i cały czas się rozglądajmy, czy czegoś tutaj nie omijamy przypadkiem. O proszę, jest, jest, jest ratpająk. Czekajcie, bo to mogę zniszczyć, tak? No patrzcie, jednak nie za bardzo. Szkoda. O, czyli co, nie przejdziemy tam? Kurde. Wielka szkoda, naprawdę. Może atakiem wręcz? No ale nie. Skoro nie mogę bronią palną, to i tym nie mogę. Szkoda, szkoda. W takim razie tam nie przejdziemy, nie ma takiej opcji. Wow. Ale dobra, znowu mi się ekran zaświecił. Czyli mamy kolejne opcjonalne jakieś wejście. Naprawdę jestem strasznie ciekaw, czy jeszcze mam szansę odkryć to dobre zakończenie. Jakby nie patrzeć, teraz naprawdę dużo
tych takich opcjonalnych pomieszczeń zwiedzam i dużo błysków otrzymuję w ostatnim czasie, od kiedy tylko zacząłem się o to starać. Więc może jeszcze nadrobię to, co tam źle zrobiłem na początku gry, kiedy zabijałem tych wszystkich ludzi. Wow, pożesz ty! No, spalamy go w takim razie. Chodź tu, chodź tu. No, a patrzcie, uciekł. Jeszcze kolejny. Kurde. Przerażają mnie te pająki. Jeśli ktoś ma arachnofobię i gra w tą grę, to już w ogóle współczuję, bo one są obrzydliwe. Dobra, tutaj nic nie ma. Oj, kurczę, czy mi się wydawało, czy on był na moich plecach dosłownie. Ale dobra, zdaje się, że jestem cały czas bezpieczny, jeśli tym jadę. No i proszę, tu mamy wyjście w takim razie. Zaktualizował się dziennik. Znajdź skrzynkę z bezpiecznikami i otwórz śluzę. A no właśnie. Ale co, ta skrzynka to jest to chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Może tak, a może nie, ale w każdym razie, tak czy siak, tutaj zabieramy filtr. Już mam zapasowe ponad 27 minut tlenu w masce przeciwgazowej, więc naprawdę dużo. Ale tu jest jeszcze opcjonalne przejście i uważajmy, bo kurczę, widzę, że tutaj się aż roi od pajęczyny. To oznacza, że możemy się spotkać tutaj ze sporą ilością rat pająków. Dobra, latarka naładowana. Okej, tradycyjnie shotguna. Naboi do shotguna nie mogę od niego zebrać. Niestety cały czas jest bardzo mało naboi do tej broni, którą teraz mam. Szkoda wielka. No ale tak jak mówię, najpierw chcę ją sprawdzić. O, dobrze. Będziemy aktywować w takim razie takie światła, żeby one tutaj ewentualnie eliminowały te pająki. I ewentualnie będziemy je zaciągać tutaj do nas, znaczy do tego światła. Chodźcie, chodźcie. Chociaż pewnie się będą trzymać z daleka od tego. O, patrzcie, patrzcie. No, padaj, padaj, padaj. A, schował się skubaniec. A my tam nawet nie wejdziemy, zwróćcie uwagę. Szkoda. W takim razie jeszcze nas może tutaj zaskoczyć, proszę bardzo. Jest następny. Ich skubanie się ciągle chowają, to jest najgorsze. Dobra, naładowałem jeszcze bardziej latarkę. No, padaj wreszcie na te plecy, na ten grzbiet. Jeszcze jeden, patrzcie. Kurde, no z każdej strony będą atakować teraz. To jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra, lećmy tędy. Może tutaj jeszcze znajdę jakieś coś do zapalenia. Światła. Ale na razie nie za bardzo. Oj, patrzcie, jest kolejny. Ajdejaj, padaj, 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 padaj. Szybciej, szybciej, szybciej. Okej. Ach, już od razu powstał, kurczę, skubaniec. Nawet nie zdążył się położyć. Dobra, teraz. Pięknie. Załatwiony. No i jest jeszcze tutaj jeden. Nie uciekaj mi, nie uciekaj. Dobra. To jest bardzo fajna sprawa z tymi pająkami, że właśnie ich musimy podejść sposobem, to znaczy oświetlać ich tą latarką. Zawsze to jest inny sposób na rozprawienie się z wrogami. Ale kurczę, kiedy ja słyszę w słuchawkach te ich odgłosy, to aż ciarki przychodzą, naprawdę. No, dobra, dobra. Teraz tego załatwimy w takim razie może. Boże, trzech naraz, patrzcie na to. Chociaż wiecie co? W sumie to macie. Co się będziemy, kurczę, oszczędzać. Jak są takie grupy, to trzeba po prostu użyć granatu zapalającego i tyle. Patrzcie, kolejny. Gin. A skubaniec nie zginął jeszcze. Ale dobra, udało się. Dobra. Tak się zastanawiam, może kurczę warto by pójść jak najbardziej do przodu po prostu. Patrzcie, kurde, jak się rzucił, wściekł się. No. Padaj, padaj, padaj. Mam cię dosyć. Dobra. Ohyda, ohyda, naprawdę. Jeszcze raz naładujmy. Może właśnie warto jak najszybciej pójść do przodu i tam jakieś włączniki może są, światła. Chociaż sam nie wiem. Dobra, jeszcze raz zapalniczka. I zobaczmy, co my tu mamy. Okej, tu jest znowu przejście. Ale nas to nie interesuje. Tu jest jakieś wyjście, zwróćcie uwagę. No proszę. I rzeczywiście, chyba włączymy tutaj jednak światło. Sprawdźmy. Tak jest.
No dobra, dobra i to. W takim razie teraz będziemy mieli ułatwioną drogę. Tylko, że co? W takim razie nic chyba tutaj ciekawego nie znalazłem raczej. Tak naprawdę skrzynka z bezpiecznikami to chyba jest tamta, którą tam spotkaliśmy i tak czy siak otworzymy śluzę. A tutaj chyba jakieś klucze skarbów nie znalazłem, chociaż tu jest coś. O, mały włos bym ominął. Oj, oj, patrzcie, jest kolejny. Kurde, i tu jeszcze więcej ich jest. Akurat w tym miejscu jest dość ciemno i te światła wiele mi nie dają. Ja tu się patrzę, będę rozglądał, bo kurczę, sporo rzeczy ominąłem mimo wszystko jednak. No padaj wreszcie. Skubany się będzie teraz schował, no. Ajajaj. To jest najgorsze, kiedy one się chowają, tak. No, no. Tutaj pewnie go nie załapię, a jednak. Proszę bardzo, udało się. Tu jest jeszcze jeden. Nie uciekaj, nie uciekaj. Kurde. Dobra, spadamy tutaj. Zabieramy od niego coś. Okej, okay, jakiś filtr zdobyłem. I zobaczmy, czy jeszcze tutaj są jakieś ciała, które mogłem na pewno ominąć, bo zajęty byłem walką z ratpająkami. Tam jest jeszcze jeden ratpająk. Ale one są sprytne, bo chowają się w tych ciemnych pomieszczeniach. No ale dobra, tu już będziemy bezpieczni raczej. I zwróćcie uwagę, ja tam byłem przy tym bezpieczniku. Dobra, czyli w takim razie wychodzimy stąd. Za wiele tutaj nie odnaleźliśmy rzeczy, ale mimo wszystko warto było zwiedzić. No i dobra. Przyciskamy E i używamy tego i przejdziemy sobie dalej dzięki temu. Proszę bardzo, kolejna sekcja otwarta. Wow, orzesz kurde. Czekajcie, czym była maska przeciwgazowa? Chyba G. O kurde, no proszę, czyli tutaj mamy do czynienia z zakażonym, ze skażonym powietrzem w takim razie. Dobra, to użyjmy w takim razie znowu tego wagonu i sobie się przejedziemy kawałek. Przynajmniej do momentu, gdzie będziemy mieli jakiś punkt kontrolny. O, zwróćcie uwagę, tutaj mamy dwa przejazdy, chociaż tam jest kurczę zablokowane niby. Okej, okay, i widzę, że ja domyślnie skręcam w lewo. W takim razie zaraz zobaczę w prawo. I tutaj jeszcze coś widziałem. Ale chyba nic z tym nie zrobię, co? Domyślam się, że później będę mógł te tory tutaj zmieniać i zmieniać ich kierunek. I pewnie to zniszczę wtedy. Coś tak mi się wydaje. No dobra, czyli jednak tutaj nic nie ma, to w takim razie jedziemy dalej. Skakuj, Artyom. I jedziemy. Zobaczymy, co my tutaj jeszcze znajdziemy ciekawego ewentualnie. A proszę, kolejny ratpająk. A tutaj kolejne wejście. No dobra, wychodzimy w takim razie szybko. I sprawdźmy sobie tutaj. Czy mamy coś ciekawego, czy też nie? Chyba nie za bardzo jednak. Okej. Okay. Tam kurczę jest coś, ale to jest po drugiej stronie właśnie. I teraz tam się nie dostanę. No dobra, czyli znowu wskakujemy i jedziemy jeszcze dalej. Proszę bardzo, kolejne rozgałęzienia mamy. Tutaj znowu to coś. Oho. Co to, kurde. Dobra, my jedziemy dalej tutaj do przodu. W takim razie znowu bym zerknął po lewej stronie, czy czegoś tutaj nie ma. No, rzeczywiście jest. Tradycyjnie oczywiście naboi do shotguna nie zbiorę. Ja aż się dziwię, że w tej grze jest tak łatwo o naboje. Przynajmniej na tym poziomie normalnym oczywiście. Mam nadzieję, że chociaż na trybie Stalkera jest trudniej. Oho. Patrzcie na to. Gień. Ale dobra, ponieważ mamy punkt kontrolny, to ja w takim razie w tym momencie zakończę. Ja tak czy siak muszę iść chyba tamtą drugą stroną. A nie, jednak tędy, patrzcie. No dobra, czyli w takim razie w tym momencie zakończymy, a w kolejnym odcinku będziemy sobie dalej zwiedzać te mroczne tereny. Mam nadzieję, że wam się podobało i że będziecie czekać na następne materiały z Metro Last Light. Do usłyszenia.